Buongiorno a tutti. Drugi dzień na nartach. Zaczynamy w wypożyczalni. Dysznela pożycza deskę i będzie dzisiaj próbowała na parapecie po raz kolejny razem z drugim znakomitym snowboardzistą z tego teamu. My, część męska, klasycznie lepsza. Na błazerii. Oczywiście. Pan tam. Weź od pana nartę. No, pożyczamy deskę. Ready? Dzisiaj snowboardowo garciarski zestaw. Takiego pick-upa fajnie by było takim pick-upem. Oj tak! Byśmy wjechali na samą górę chyba. No a takim... dzisiaj właśnie jedziemy tam na... No na pick-upie tylko... Muszę się kurtkę wytrzymać, bo... Na pick-upie trzeba mieć tylko taką pułapkę i już można tyle, że tu i wtedy jesteśmy po prostu niepokonani. Piękne słońce dzisiejszego dnia, proszę pana. Tak jak wczoraj. I tak jak jutro, mam nadzieję. Jutro ma być brzydko niestety. Nie, właśnie ma być cały czas tak. Wczoraj mówiłeś, że ma być brzydko. A widzisz. Dobrze. No dobrze. O, idzie. Czas rozpocząć dzień narciarsko-snowboardowy. Trudno się dostać do kontrolki z dwoma deskami. Liczę dzisiaj chmury. Zero. Chmur zidentyfikowano zero. To jest dobry prognostyk. A tu jest taki mostek, który łączy właśnie Fortini z Grostem. W tą stronę się jedzie taką jakby taśmą, a w drugą się jedzie z grawitacją. No. Ty co taki podjarany? Jarany! Co taki podjarany jesteś? Ja nie jaram. Słońce cię podjarało. Się osłaniam. Jak szybko leci helikopter. Stacja pośrednia. My jedziemy. Bo zobacz, blizzardy jak moje. No jeszcze jedno pięterko. Tylko, że duże. Tylko, że to idę duże, tylko, że o, rzeczywiście. No tutaj. Pamiętasz to? Pamiętam, raz się tu wywaliłem na płaski. No i ci tak, strasznie tak. Udo. Miałeś później taki odcisk. Czuję, że dobrze. Zresztą, lubię kubaczysz. Nie no, zbyt nie. Dziewczyny wpinają dechy i będą ćwiczyć na tych pięknych stokach. O, a stoki są takie. Tu jest snowpark. A to jest fajna taka szeroka, duża trasa. Tak cały czas odbudowują kolejne szkody. Hello. Dobre ciasto. Gdzie nasze snowboardzistki? Nasze snowboardzistki trenujące. O, snowboardzistka! O, proszę, ale figura.
a tam druga snowboardka, zarazem jest snowpark. A tutaj druga snowboardiska. Na skręty, skręty! A tutaj Mister Lux Torpeda. To uwielbia iść poza trasą. Kolejny słoneczny, super. Bez chmury. Sobie szusujemy rotraki, obrabiając cały czas snowpark. Ale mi się Obix usunął z kadru. No i tak to wygląda. Przerwa na lunch. Jest to zwana deska z szynkami. Też się to salami, nie? Ja mam takie serce. Deska z serami. No to jest takiego? Dla mnie? Nie. Coś sobie zaraz mandziara będzie, mandziara. Zjeżdżamy w dół, żeby dziewczyny deskę zostawiły. Trochę jeszcze pośmigały na nartach. Prędkość poczuły, bo na desce to się dopiero uczy. Często glebę klepią. Okej. Okay. Kurde, na dobra. Końcówka zjazdu z Grostę na dół. Jest taki mostek. Na drugą stronę można przejechać. A tam jakby pobiegnie na górę. Przejazd do Polgarii, do Polgarii idzie. My teraz mamy na deskach trochę woli gdzieś za nami. Dobra, wujek chyba jest dalej. No. Dzieci poszły już do domu, a my jeszcze z godzinkę do zamknięcia wyciągów troszeczkę poszesujemy. No bo przecież żal, zbrodnia wręcz, nie wykorzystać takich warunków tego słońca. Szczególnie, że po południu jest zawsze mniej ludzi, puściej, przyjemnie. Zejść na nogach, czyli zatrzymać rotację. Podnosimy się, bo odciążamy deskę. Uwaga! Odciążamy deskę, więc środek ciężkości jest po środku, a potem dociskamy ją i się rozkłada na cały. No. Pan co, to my zadzwonimy i się napojimy. No to co, kończymy drugi dzień łyżowiska. A słoneczny dali. Dzisiaj deska. Deska pokonana. Co, idziemy? Koniec? Na dzisiaj start. See ya tomorrow.